o tym, w jakim przedziale czasowym znajduje się fragment, który jest ograniczony, na który zostało nam nałożone ograniczenie, i ten przedział czasowy możemy sobie tutaj serwisie. Oni nam tutaj zaklejmowali, że my takiej licencji nie mamy, a my uważamy, że taką licencję posiadamy. Jeżeli to zaznaczymy, tą opcję, to wówczas
YouTube może